Okej, dzisiaj filmik na temat słuchawek, które dzisiaj znalazłem, idąc we Wrocławiu koło Centrum Handlowego Wrocławia. Oglądajcie sobie filmik, zapraszam. Kurczę, dzisiaj taki filmik, można powiedzieć, z dupy, ale chciałem wam pokazać, co dzisiaj się stało. Szedłem sobie we Wrocławiu koło Wrocławii, centrum handlowego, i na chodniku zauważyłem, że leżą jakieś białe kabelki. Schyliłem się, patrzę, słuchawki były rozerwane na pół. Jack był po prostu oddzielony od... Tu jest Jack, a tu są słuchawki. Już podpiąłem sobie pod takiego testowego jacka, żeby sprawdzić po prostu, czy działają dwa kanały. I okazało się, że ta osoba, która je rozerwała, myślała pewnie, że gdzieś tam kabelki nie stykają, a tak naprawdę przyczyną był jeden tutaj taki. Spróbuję wam to pokazać. To jest od tego zestawu, co znalazłem. Na kablu był taki przycisk z mikrofonem. No i niestety okazało się, że te słuchawki zaliczyły dzwona. Z tego, co tutaj zauważyłem, są po prostu wgniecione. Uszkodziła się membranka, przerwał się jeden kabelek, a żeby to zrobić, to już nie ma sensu. Znalazłem drugie słuchawki w domu. Miałem jakieś takie uszkodzone. I zrobiłem tak, że po prostu wyciągnąłem z tych słuchawek cały ten głośniczek, który jest, i przyłożyłem go tutaj do tego. Powiem wam, że jeszcze wyciągnąłem, gdzie to jest, żeby to znaleźć, żebym nie pogubił tego. Chwila, bo ja to muszę zmontować. To jest od tego. To jest to. No i ta srebrna jeszcze mi gdzieś tutaj znikła. Gdzie ja to posiałem? Dobra, to jest od tego. O, jest. No i teraz muszę to włożyć do... Do tego założyć, podkleję to klejem, tym T7000, to ma wejść tutaj. No i potem połączę je tutaj kabelkami odpowiednio, żeby grały. Zapauzuję i powiem wam, że elegancko to ta membranka weszła do od tego drugiego, od tej drugiej słuchawki do tej, co znalazłem. Po prostu perfekt. I jeszcze powiem, że mi się wydaje, że praktycznie identyczne były te membranki. I co? No i zobaczymy, jak one będą grać. No, nie wiem, jak jest z tą membraną. Czy to są dwie takie same? Na pewno nie będą takie same. Także ja sobie potem będę testował po prostu, czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi kanałami. A jak będzie, to najpierw, że będą sobie leżały takie rezerwowe w razie W. Zapauzuję i powiem wam, że już robiłem testy i naprawdę praktycznie nie widzę różnicy pomiędzy lewym a prawym kanałem. A tak filmy kręcę po prostu, żeby wam pokazać, że czasami coś można znaleźć, spróbować to naprawić. Co prawda nie były to pieniądze, no ale drobny taki szczegół. Słuchawki. Ale to jakieś no-name'a są chyba, no nie wiem, żadnej nazwy nie mają. Jakby to były jakieś Soniaka, to by było fajnie. Można było jeszcze się pobawić. Ale to są jakieś takie, no mówię, no name, żadnej nazwy, co nie oznacza, że mogą być jakieś w miarę dobre słuchawki. Chociaż w to, szczerze mówiąc, wątpię. No dobra, ja działam dalej, składam je, podkleję, włożę, zlutuję kabelki, potem pokażę wam dalszą część, ja zrobię pauzę. Ok, lecimy dalej. Będę je podklejał bardzo delikatnie, zrobiłem taką
tutaj kropeczkę w środku tym klejem i teraz będę wkładał tą membrankę. Pauza. Ok, lecimy dalej. Membranka włożona do całego tego. Teraz wystarczy, że włożę całość do tego, też podkleję klejem. Tutaj, jak już widzicie. I lecimy dalej. Dobra, ja już podkleiłem. Widać, że tu jest pęknięcie było. Tak jak mówiłem, słuchawki zaliczyły dzwona. Albo zostały nadepnięte. Być może, może była inna sytuacja. Może one leżały. Ktoś kabel przerwał, bo były na dwie części rozdzielone. Były, załóżmy, obydwie sprawne, a tam ludzie przecież chodzą. I ktoś po prostu mógł nadepnąć na tą słuchawkę. Też taka mogła być sytuacja. Nie zakładam z góry, że ta osoba, która je używała, uszkodziła je w ten sposób. No nie wiem, tak myślę. Takie mogą być dwie opcje po prostu. Pierwsza to jest taka, że oczywiście ta osoba, która je używała, uszkodziła je tutaj, tą membrankę i rozerwała kabel, ale to trochę tak nielogiczne. A może logiczne, nie wiem. A druga sprawa jest taka, że po prostu coś jej szwankował kabel, załóżmy przy tym mikrofonie, w tym przycisku, no i wkurzyła się, rozerwała je, rzuciła. I potem ktoś szedł i nadepnął i uszkodził membranę. To jest taka moja hipoteza. No ale dobra. Ja już je... Tu jest ta sprawna. Jedna. Te membranki ja sobie zamienię na... Okej, mi nagrywanie przerwało, ponieważ za mało miałem pamięci już w telefonie i dograłem drugi filmik. Teraz zrobię pauzę i załaduję sobie ten filmik i zobaczę drugą część tego wszystkiego. Dobra, ja już od razu mówię, że dałem dupy przy poprzednim montażu i po prostu nie dograłem tej drugiej części, a wrzuciłem go na YouTube. Także teraz robię pauzę, szybko dodam drugą część i dalej będę to montował. Dobra, mam nadzieję, że druga część poleci. Widać, że jest już filmik włożony. Idę go puszczać, żebyście sobie go zobaczyli. Okej, okay, słuchawki są zrobione. Powiem wam, że nawet grają spoko, jak na znalezione, to nie narzekam. Powiem wam tak, tutaj sobie to taką koszulką termokulczliwą zrobiłem to wszystko. I teraz wam pokażę, jak to się ostrość robi w ogóle w tym, on sam chyba reguluje, jak sobie rozpisałem te piny. Te piny miały taką wtyczkę od tego, zielony, czerwony, żółty, niebieski. Żółty i niebieski to może być w zależności od producenta, że żółty to może być na przykład mikrofon albo masa, albo na odwrót, niebieski to mikrofon albo masa. Tak jak mówię, w zależności od producenta. No i same słuchawki miały wyjścia zielony, żółty, zielony, żółty, złoty, zielony, złoty, zielony, złoty, czyli załóżmy, że złoty to jest masa. I słuchawki połączyłem tak, że złoty i złoty to masa. I od słuchawek razem z jackiem złoty, niebieski jako masa. Wtedy w telefonie są wykrywane w ogóle słuchawki. Powiedzmy sobie to w ten sposób. No i zielony, czerwony to lewy, prawy kanał na jacku. No i zielony, tutaj jak widzicie mamy lewy i prawy kanał. Łączymy odpowiednio z jackiem. Po takim połączeniu słuchawki nam grają w stereo. Bez problemu, testowany na YouTube stereo test. Był lewy i prawy kanał, bez problemu. Pokazuję wam to, żeby wam ułatwić nieraz zabawę z słuchawkami. Bo to musiałem sobie wszystko miernikiem pomierzyć. No i grają. Nie wiem, czy to będzie słychać. Wezmę dwa. Spoko nawet grają. Nie wiem, czy to też nie jest zasługa tego, że mam w telefonie tutaj
uruchomionego Vipera. Muszę przewinąć, bo prawdopodobnie co? Bym pokazał wam zdjęcie. Dobra. Ja na tym zakończę. Naprawa się udała. Taki filmik trochę, jak to mówiłem, z dupy, o słuchawkach. Szkoda, że białej termokurczki nie ma, to bym to lepiej zrobił. Ładnie by to wyglądało. Ale słuchawki działają, spoko. Teraz jest tylko wyczyszczę wszystko ładnie. Tutaj tego jacka też wyczyszczę. I będę miał jakieś takie zapasowe słuchawki. Potem je porównam jeszcze z słuchawkami Samsunga. I zobaczę, jak to się będzie sprawowało. Na tym kończę nagrywanie. Pozdrawiam, trzymajcie się.